Lecimy dalej, lecimy do Grand Canyonu. Zobaczymy, czy jest taki Grand. Bo ty też masz kanon, nie? Aparat. Nie, to są, Jezus, nieważne, nie. Patrzcie w ogóle, tak wyglądał nasz hotel. I jest tutaj dosłownie miasteczko. New York się nazywa hotel, czyli to miasteczko jest stylizowane na budowę New York. Możemy zobaczyć bardzo... Czy ja ci przeszkadzam? Nie. Robimy przelew na auto, na tego busa, o którym wy wiecie, ale nikt oprócz nas i was nie wie. Wujas ma cudowną bluzę. Pada się na ekipę donosi, bo zrobiliśmy taki drop blues, że nie wiecie jaki macie kolor. Dokładnie. Kupujecie rozmiar i dostajecie losowy kolor. Tak jak tutaj na Wujasie teraz zmienia kolor, teraz możecie wy też sobie mieć taką. Fajne bluzy i losowy kolor dostajecie. Oczywiście lista kolorów jest na stronie. Zgadza się. Padajcie, padajcie. Unikaj, ten samochód. Ten samochód. Co? Unikaj ten samochód. No pan ze swoimi żartami, co? Nie? Unikaj. No Dodge, po angielsku to unikaj. Unik. Dodge właściwie. Wrzucam ten moment, żeby pokazać wam, że żarty Patryckiego też czasem są suche. Nie, że w sezonie drugim żarty z Patryckiego są po prostu dużo. Tak. Bo się już wypala. Wypala, to jest dobrze powiedziane. Gdzie się zamawia? Tutaj? Nie, tu tego pana z laptopem. No, i to ja mam słabe żarty. Ale on tak zawsze żartuje. Ale nie, właśnie najpierw jest to, że się odpalił. Od dwóch sezonów? Nie, odpalił się, nie. Drugi, odpalił się na drugim sezonie z tymi swoimi takimi trollowaniem 24K. No. Ej, Kenio wygląda jak Kano, nie? Ej, jak wygląda ten słup, jakby właśnie się przewracał. My jedziemy z Krzychem, takie widoki są, no sami widzicie jakie są widoki. I nagle taka muzyczka z kierowców i Krzychu tam na tyle siedzi za kierowcę. Nie. Tak. Za każdym razem jak widziałem tą flamę w jakimkolwiek filmie albo dokumencie, gdziekolwiek, to się zastanawiałem, czy da się z niej zjechać i przeżyć. Tamy? No z tej tamy, no. Czy na jabłuszku wujas. Kenio, dawaj, próbujesz. No Keniu lepiej nie, bo ma dużo. Mike, Keniu ma za dużą masę. Ja myślę, że ktoś z nas bywa, że najmniej powinien spróbować. O, o. Że był zbity. Bo tak chcesz się obracać. Tylko na dole musiał być jakiś materac, żeby się nie zabił. Nie, no umarłbyś na pewno. Ja, ale tutaj zbudowali zjeżdżalnie. Ale duża zjeżdżalnia. Powiedz tam wypełnić tylko kulkami kolorowymi. Z góry samej, nie? Ale byłby challenge, co? Ale byłby challenge'ik. Challenge, bierzesz tak telefon i tak robisz proszę. Tutaj na tym! Nie! Uciekał, LA, musimy znaleźć klify do skakania i skaczemy. Nie, skacze, jestem pipka. O kurde. Nie, ja się boję zawsze wody, że coś tam będzie w tym. Yeah! Dancing with the stars! Oh, no bo... Next level! No bo mi się oderwało to. Mi się oderwało. Kradziona nerka jeszcze mi popsuł. No. Moją nerkę. Jeszcze mi... Powiedziałeś, że mi załatwisz nową. Skoro załatwiam, mi to ukradłeś. Załatwiam. Nowciu powiedział, że ci da. Nowciu powiedział, jest załatwiane. Ja ci to ogarnę. Nie widzisz, jaki jest ten, a ten? Ej, no faktycznie. Zgniew ci się, powietrze ci z niej uszło. Ci nie też tak stało. Jak był finał, jak nagrywaliśmy to pierwsze. Powiem, to już nie jest Air Max, to nie jest Air Max, to jest no Air Max. A co się wciąż stało? Mam gumę, mam flaka. Gumę złapał. Ale jak to jest możliwe? Gumę złapał. Mnie się stało to samo, też zagadło. To nie jest Air Max, tylko Air Min. Ej, ale co to kurwa jest? Co jest kurwa? No złapałeś gumę, chłopie. Ale chłopie, gdybym wiedział, że takie ja siedziałem w tym buzie, to bym ich nigdy nie kupował. Chłopie, flaka masz? Flaka masz, no gumę złapał. Cia, złapałem. Na jakiś shopping z nami znowu się musisz wybrać. Idziesz z nami na shopping. Idziemy. Grand Canyon teraz, to był przystanek taki. Nie no, stąd ten most wygląda niesamowicie. Hello. Nice car, man. Hello. Oh my god, nice car. Nice car also, wow, oh my god. Ej, super się prowadzi, serio. Ale fajnie, że tak jedzie koło siebie, nie? Taki, tak, niby jesteś daleko od siebie, ale jednak z ziomeczkami. Nie, z ziomeczkami, jak jedziesz taką kolumną albo dwa, trzy samochody obok siebie. Mega fajnie. Ooh, what a couple, nice hairs. You are from where? We are from Greenland, because of green hair. Fan, huge fan of ekipa? Huge, very huge. Bo idziecie i teraz nie wygląda, żeby tam cokolwiek było cudownego. Były przebłyski po drodze. Ale były trochę, no. Ja nie widziałem nic pięknego na świecie. Jeszcze. Ja bym nie widziałeś. O kurde. O kurde. Jakby to ktoś namalował. O kurde. To wygląda jakby to było namalowane, chłopie. Kurczak pieczony, nie? Kurczak jest pieczony. Powiedziałbym. Nawet z Rożna. Ej, niesamowicie tu jest. Ej, zobaczcie to. Tam to są domy. Gdzie? Widzicie to? Tam na dole, no. To małe na dole, wielkości paznokcia, to są domy. A tam na dole, rzeczka. Tam, widzisz, tam są dachy, gdzieś trzy dachy widać. Widać, no.
Wow. Chyba serio nie widziałem nic złodziejszego w życiu. In your life? Jeśli chodzi o naturę, przygodę, matkę naturę, matkę przyrody, czego? Wygląda jak piramidy, może to kosmici zbudowali. Tak, patrz, robi zdjęcia losowe, losowe zdjęcia. Nie no, bo ja muszę mieć też zdjęcia dla rodziców. W sensie, bo jak patrzę na moją galerię, to tam nic się nie nadaje do wysłania moim rodzicom. I muszę robić takie właśnie fotce. Ale no patrzcie jakie zdjęcie, kurde. Patrz, zobacz, zobacz na niego, nie? Zobacz. Kontempluje, nie? Nad Grand Canyonem, rozmyśla o życiu. Siedzę sobie, no. Życie nie? Przecież nocem o p***** dwójaszka, jest git. Musimy patrz uciec, wujasz nie pozwala zrobić nic szalonego. Uciekamy. Patrzy się na nas. Na ciebie się patrzy, bo jestem tyłem, na mnie się nie patrzy. No, słyszałeś, Panecki? Szymaszek zabiera! Jak ukradł! Tak dalej nie ma. Dajcie mi każdego połyku. Ja nie mam. Ale ten jest fajny. Tego piję, ten jest ch***owy. A, to biorę. Tego też piję. O, no to mamy już dwa! Co ty się urobili sobie? Schował się. Siedzę i czekam, oglądam. Wygląda to na Stany Zjednoczone, nie? No w końcu. To w końcu wygląda jak prawdziwe Stany. Dzięki za... Ale miejscuwa, patrzcie to. To będzie mój pierwszy stek w życiu w Stanach. Na każdych tych filmach, co są jakieś filmy akcji, kogoś porywają czy coś, to zawsze porywasz, nie wiem, śpi w tym hotelu. Ten stek jest git, ale ja wiem, że są takie steki, które się rozpływają. Co? Jadłem od kogoś, próbowałem kiedyś od dwójasek dobrego steka, ale nie jest zły. To jest tak westernowo trochę, troszeczkę. Tak. Patrzcie jak to wygląda, fajnie. Całe to miasto jest jednokierunkowe. Są dwie główne ulice, trzy pasmowe, obie są jednokierunkowe. Wow. Tutaj mamy taki pokoik, skromny, ciasny, ale własny. Ale super jest to stąd widać, że można ich podglądać, Kubusia tutaj. Pa. Widać, no. Ej, ale mamy najfajniejszy. Hey man, nice car. Thanks, thanks. Thanks a lot. Where are hoodie from? Ekipa where, you know, www. That ekipa to nosi. That. Dat PL. Co masz? Co masz? Ej, nie żartuję. Ale hejterzy. No i co się śmiejesz, hejterzy, ze mnie? Krzysiu na wakacjach, nie? Minusowa temperatura, ale Krzysiu tam, on się nie przejmuje, on jest na wakacjach. Vacation. W ogóle miałem motel na Road 66. Ale Alvin przecież tak zniszczył Padeckiego. Ale ja w ogóle nie walczyłem z nim! Zniszczył cię! Ja z nim nie walczyłem! Nie miałem swojej. No bo bez walki cię zniszczył. Nic do powiedzenia. Teraz pan nie, ale musisz odpowiedź zrobić. Nie, muszę nic. Musisz, nie robię. Michael, teraz ty lecisz. No Michael, dajesz, ty lecisz, no. Tylko kogo zaatakuję? Patec, paruwo. O nie, ale gówno! O nie, Michael, ta końcówka była niepotrzebna. Michael, mój kochany braciszku, powiem ci tak, idź, bo zrobię cię zniszcz tu. Ale gówno. Ej, dobra, nie, bit jest słaby, bit jest słaby. Bit jest słaby. 30 sekund, teraz Michael zaczyna. 16 wersów maksymalnie. Michael zaczyna. Nie wiem, ile to jest, no. Czy to rzeczy nie. Bez tematu mogę. Nie, chłopie, nie może być bez tematu. Temat, rancho. Podaję rękę. Dobra. Do pielęgnacji zwierząt domowych, ziomek, to są moje krowy. Ale no, patrz, wyjadę. No, wyjadę raz. Pan koferem. Siedzimy sobie tu na łóżku. Jesteśmy jak łóżku. Najlepszy freestyle, jaki słyszałem w życiu. Ale serio! Masz żowe te spodenki. Chyba są z drugiej ręki. Panowie, tym razem dwie rundy po 30 sekund. Dobra. Pierwszy temat, Stany. Patrz, zaczynasz. Dobra. Ziomek Stany, my tutaj zabawą wygrywamy. Ziomek Stany, a ty dzwonisz do mamy. Ej, śnieg pada. Pada śnieg. Co? Śnieg pada, czaj. Śnieg 2 stopnie. Też wyszłam i nie mogłam w to uwierzyć. Patrzcie to. Ten śnieg obczaiłem już o 4:30. A no tak, bo się uczyłeś. No, miałem zajęcia. Chłopie. Uczyłeś się tak? No. Zimno. Musimy się kasiorę wypłacić, nie? Tak, po pierwsze kasiorę, a po drugie ja jeszcze będę szukał od razu jakiegoś malutkiego mikrotripu. Żeby już sobie coś zrobić. Żeby coś zrobić. Zwiedzić i wykorzystać. Albo zapytam tych gości tam na miejscu też. O, zobaczymy. No, no dobra. No.
Na razie niech tu zostaną, a my jedźmy po prostu, tak myślę. Dobra, to ty będziesz, to na przykład Heniu, ty będziesz prowadził, a ja w międzyczasie będę. Musimy jechać jednym też autem, tak. Nie? David, witamy cię dokładnie na ściśle tajnej misji. Jedziemy kupić school busa. Co to jest? Autobus żółty wielki. Na 20 osób. Już jest zamówiony, już jest nawet zaliczka zapłacona. No i teraz Dawid, nasze zadanie, moje i twoje jest znaleźć coś w okolicy, wylotówki na laks. Coś, gdzie możemy podjechać sobie busem. To może być typu Sławna Skała, więc siadamy na telefonie, tak. Sprawdzamy co jest. Żeby od razu się nim przejechać, nie? Żeby od razu coś tam porobić w tym busie, no. No i busa później ściągamy do Polski. No i są wkręceni, że Haniu coś odwalił i że musimy jechać na komisariat, nie? No i git. Zapłacić kaucję, bo kasa potrzebna. A Mike mówi tak, pewnie wystawił pindola i odlał się gdzieś po ulicy. Ej, otwieraj dach, otwieraj dach! Otwieramy dach! Otwieramy dach! Nie otwieramy. Proszę, możemy na chwileczkę? To jest taka fura, w której jak nie gazujesz, to równoznacznie możesz iść na lekcję polskiego ze sztem do matematyki. Dawaj, Jogi, rób się gazu! Ja, czyli odpowiedzialność, jadę z Kasią, jadę z Majkiem, jadę z Peterem, jedziemy bezpiecznie. Przygazowaliśmy, ale do limitu. Także busik nas kosztuje 8 tysięcy dolarów? Tak. 8 tysięcy dolarów. Nie, powisuj się chłopie, bo nie twoje. Ale dzisiaj wracałem przecież do LA. No. To co? To raczej nie. To Lambem, nie? Ale jestem pewien, że będzie coś fajnego, bo... Znaczy, mi się wydaje, że może przyjechać jakaś masa fura, ale no, wiem też, że będzie... wracamy dzisiaj. To tak. Nie, będzie coś fajnego. Nie chcę za bardzo myśleć, co? Tryhajdu lepiej, nie tryhajdu. Nie tryhajdu. Ja się na kozackie światło w górę. Mad Max. Cudowne. Lokomotywy tutaj mają 5000 wagonów! Serio? No dobra, ten akurat nie jest taki długi. Tutaj rdzenni Amerykanie naprawdę nie mieli łatwo z koloniarzami, kolonistami. Jesteśmy na kolonii. Tak, ale nie. Jestem ciekaw, w sensie pięknie to wygląda. Prerie tutaj wygląda jak z Breaking Bada. Uważaj. Fajne takie kolorowe takie. I właśnie Jojo tam wspominał jakieś tam, co tam Michael zrobił, jakieś śmieszne rzeczy i mówi, że odkąd pracuje z Mike'iem jest przygotowany na dziecko, bo już nic go nie naskoczy. Teraz im jeździ, jeszcze uczy go pierwsza jazda autem. Dobra, kto przejdzie przez linę całą? Całą? Całą, jedną, całą, no, jedną długość. Żebyś tak między blokami, dwa sobie drymi? Na środku jest najciężej. Patrzcie na to. Yes, sir! Jaram się, bo no, busik będzie przydatny. Wycieczki ekipy, ja to widzę. Kamerki, głośniki. A, fajnie. Patrzcie to. School bus! Wyprzedzamy. Dawaj. Ale kozak. Ja już nie mogę czekać jakieś wycieczki w nim. To będzie fajne. Tak. Drodzy, jesteśmy już bardzo blisko. Ekipa czeka na nas na miejscu. Nie mogę się doczekać. Monster Trucki. Andrzej... Autobus szkolny! Tak! Ale jeżeli proszę! Gdzie no później szkolny jedzie, taki żółty. Melanżobus! No nie wiem, no to super było! Tak to na mikro. Paris na Camaro, jedziemy autobusem. Dobra, nie ma osób. Heniu kieruje! Kurde! Witam serdecznie wycieczkę! Kąd cię zobaczyć? High school number 3 na ostatnich blisko! Bus! Bus driver! Kozak, co? Ale jaja! No ile to mamy? No ile to mamy? Kupiliśmy to na zawsze! Co? No kupiliśmy tego busa dzisiaj! Nie! Przed chwilą go kupiliśmy, nie. Jest nasz! Jak to? Co my się zrobili? Kupiliśmy busa! Ale zabrali go do Polski? Tak! Jak? Nie!
Ty jedziesz, Szycho. Popłynie promem, w kontenerze pewnie. Popłynie promem, no. Tylko w Polsce będzie za pół roku, teraz mamy go w Stanach, nie? A i będziemy jeździć sobie po całej Polsce, obie. I no. Szycho, twoje zadanie, pimp my ride. Tutaj ma być skóra, ma być futerko różowe. Droga wycieczko, siadamy, bo jedziemy od razu. Siadaj, siadaj. Przepraszam, bileciki do kontroli. Po bileciku. Idziemy na dach, dlatego nie pojechał z nami do Grand Canyon, bo musiał przejść przegląd. Taki był plan, no, że idziemy na Grand Canyon. Ja myślałem, że quady, crossy, albo jakbyście pod In-N-Outem, zanim podaliście adres, to myślałem, że przyjedziecie każdy Lambo jakimś prostym, ale... Myślałam, że przyjedziesz quadami i że pojedziemy na tą Area 50 coś tam, żeby zrobić do końca. No nie pojedziemy tam, ja czytałem też komentarze, że chcieliście, żebyśmy tam jechali, ale nie ma jak, nie ma za bardzo czasu na to. Ale Karol, go kupiliście? Tak. Serio? Ekipa donosi go kupiła. Ekipa donosi? Nie, ja myślałam, że tylko teraz to pożyczyliście. Nie, no on jest nasz. Nie, jak on będzie w Stanach, będzie w Polsce odpisowany, to po. Co jesteś taka zdziwiona? No bo ja mówię znowu w to uwierzyć, jak sobie jak tatuaż od Łukasza i teraz jest taka... Ale mega ładnie. Na łapie, na łapie! Rękaw pan zaciął! Rękaw zaciął! Ale nie ma. Ej, kto tam leje z autobusu? No nie! Nie! Powiem się kontrolić. My tu robimy fotę, chłopie! Czemu tu? Czemu przed autobusem się oddałeś? No mówiłeś, że musimy wykręcić. Ja! Ale super! Ja ale fajna fota! Jak wrócimy do Polski, to robię prawko na busa! Będę kierowcą busa, chłopie! Krzychu, masz wiesz, fake bus robić. Jak dzieci będą po... Ej, bus! Ja brakuje tutaj padeckiego patec! Jakąś piosenkę! Harcerską, ty na pewno byłeś harcerzem, na 100% byłeś. Jestem pewien, że byłeś harcerzem. Ale i nie robię. Nie byłeś? Nie. A ja byłem. To cię wywalili pewnie. Za prankowanie, chłopie, szyszkami. Otwieramy to. Kto otworzył coś? Stop, 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 stop! Nie złamałem, nie, nie jest wszystko dobrze. Tylko nie wiem, jak się otwiera. Jest to numer do rodziców. Do kogo dzwonimy? Do taty, do mamy? Mandat jakiś... To jest kurwa wyjście ewakuacyjne, ty f***a. Co ty angielskiego nie umiesz? Gdzieś pisze excite. Excite! Ale patent, sprawdziłeś, działa, można wyjść na dach. Można. Tutaj ze względu, że to nie jest standardowy autobus, to kosztuje nieco mniej, dlatego bo brakuje siedzeń i im to nie pasowało, nie za często go używać. Zawsze powtarzałem, że zachody w Stanach są z jakiegoś powodu najpiękniejsze na świecie. Tu jest taki pomarańczowy, czerwony, trochę tam. A tu różowy, fioletowy, niesamowity.